Halo, halo, witam serdecznie wszystkich widzów ponownie w tej grze, która nazywa się World of Tanks, gdyż zostałem poproszony o więcej materiałów z tejże gry, a ponieważ mam ochotę w nią sobie pograć, no i przy okazji jest do wykorzystania bonus, 5 razy do doświadczenia, no to postaramy się nagrać ją. Nie, dziękuję, nie chcę tego, dobra, nie chcę na to wchodzić. Tak czy siak mam jakiś problem z obrazem, gdyż zrenderowałem chyba źle. Mam nadzieję, że ten materiał jednak uda mi się zrenderować troszeczkę lepiej niż poprzedni i że będzie wszystko ok. Bardzo fajnie by było, jakby było wszystko ok. Ale zobaczymy. Tak czy siak, dosyć gadania, czas przejść do działania i pierwszą bitwę zagramy sobie Durchbruchswagenem 2. Albo Durchbruchswagen 2. O, tak, po niemieckiemu, tak. O, mamy bardzo ładne wczytanie. Jesteśmy nielicznymi czwórkami w tej bitwie i wszystkie czołgi są bardzo łatwo przebijalne, więc nasze działo nie będzie miało z nimi problemów, co jest na tym czołgu dosyć fajne, ponieważ nasza armata nie jest najlepsza, o czym mówiłem już w poprzednim odcinku. O panie, jakiś lupus 0348 zaprosił mnie do plutonu. Myślę, że nie tylko mnie, no ale cóż, no trudno. Jedziemy, robimy damage, wygrywamy bitwę. Zdobywamy dużo expa i co? I wykupujemy następny czołg, jak będą pić za halo, nie zatrzymuj się, bo ty jesteś taki wolny, że zanim ty dojedziesz do przeciwników, to ich już nie będzie. Jedź, jedź, jedź! Dobra, jedzie. O Boż. Przydałaby się jakaś pomoc, jakiś taki, no nie wiem, napęd odrzutowy mógłby być, rakieta też by się przydała. Cokolwiek, żeby ten czołg jechał szybciej. Czy mamy tam przestrzał? O. Nie mamy. Jedziemy więc dalej. Dobra. Jedziesz. Jedziesz. Jedziemy. 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 Jedziemy na Boga. Ale wystarczy już tego. Wystarczy. O, już bardzo. Pierwszy przeciwnik na naszej drodze, ażeby go przestraszyć, ażeby nie mógł się tutaj na nas wyłaniać. Gin! Kurde. Na razie to jest taki ogień prewencyjny, żeby on po prostu na nas nie wyjeżdżał i sobie nie mógł przycelować, żeby go troszeczkę przestraszyć. A gdy na niego już wyjedziemy, to on nie będzie miał żadnych szans. Żadnych szans. Nie będzie miał w ogóle żadnej nadziei na lepszą przyszłość. Gin! Oh, proszę bardzo, już nie ma pół HP. Jedziemy, jedziemy szarżą na niego, szarżą, będę pancerzem naszej drużyny. LTWZ-38, zostaw mnie go. O! Ten pan nie przybił? Halo, tak się nie robi. Dobra, dokończmy tego panzera może, albo... No. Dobra. Dostał. Spróbujmy się zająć tym panem w mediumie. Okej, póki co nam to wychodzi. Ale nasza drużyna przegrywa. Więc przydałoby się... O, ktoś go już ostrzeliwuje. Zajmijmy się więc tym panzerem. Szybko skończmy go. Dobrze, skończmy go i wycofujmy się. No, strzelaj tego mediuma! Zabij go! Zabijemy go! Dobrze, medium skończony, ale jest tu jeszcze typ 95, który jest ciężkim dla nas przeciwnikiem. Pomożemy Matyldzie, czy idziemy na T46? Spróbujmy tą T46 trafić. O! No, przycelujmy troszeczkę bardziej. Odbiliśmy się od T46, przecież to jest papierowy czołg. Dobra. Dobra, wykończony. T95 również, bardzo dobrze. Matyldzie się udało. Świetnie. Jak na razie jest to bardzo dobra dla nas bitwa, jak na ten czołg. Tylko musimy ją jeszcze wygrać. A to najprostsze nie będzie, tym bardziej, że właśnie Panzer 1C jedzie nam na bazę. Zniszczyć nasze TDK, nasze... Nie, nie nasze TDK, nasze
Artylerię. Przydałoby się więc wrócić i je spróbować obronić. Albo po prostu no, ratować bazę. Oho. Dobra, artyleria sama się obroniła, ale Matylda dostała od czegoś zasetkę, prawdopodobnie od Sava. Od Sava, a gdzie jest Vars? Skoro jest Sava, to Vars też musi gdzieś być. Tylko nie wiadomo gdzie. Dobra. Wróćmy się w kierunku naszej bazy, tak żeby mieć w miarę dobry przestrzał na przeciwników. Oj, czy ten LTWZ sobie poradzi z tym Panzerem? Dobra, poradził sobie. Chociaż tam jeszcze jest Luchsz. Jeden. I to może być dla niego problem. Luchsy to są akurat czołgi, które dla mnie łatwo jest zniszczyć, ale one mogą łatwo zniszczyć też mnie. Tak samo jak w ogóle wszystko, co już z przeciwnikom zostało, nie będzie miało problemu z przebiciem mojego pancerza. Nie podobuje mi się to. Przydałoby się, żeby Locust wyspotował ich, tak żebym ja mógł sobie do nich strzelać swobodnie. I wtedy mamy szansę na wygraną jakąś. O, tam jest Gross Traktor. Przydałoby się pojechać w tamtą stronę i pomóc LTP-kowi, ponieważ jak widać dużo HP to mu nie zostało, a my możemy okazać się całkiem cenną pomocą. Więc grzejemy znowu do pieca, wrzucamy węgiel do silnika i jedziemy w jego stronę. Tylko najlepiej tak, żeby nie wystawiać się na full ostrzał przeciwników. Oho. No, nie trafiliśmy w tego Luchsa. Stoimy bardzo źle, bardzo źle. Powinniśmy się schować tutaj właśnie za te budynki. Jesteśmy do nich tyłem, więc schowajmy się tutaj. Oj, artyleria przeciwników wykończyła naszą artylerię. Tej bitwy raczej już nie wygramy. Nie wygramy jej raczej, niestety. Szkoda, bo była całkiem przyjemna. Ten exp razy 5 na tej bitwie bardzo by mi się przydał, gdyż no nie przepadam za grą tym czołgiem, chciałbym mieć już następny. Ale tak to będę musiał się jeszcze troszeczkę pomęczyć. Schowajmy się za te tutaj budynki, będzie to lepsza miejscówka. Matyldo, dlaczego ty jedziesz sama z taką ilością HP, zamiast kampić się? Matylda! Tak. O halo, co? Gdzie jest ten Gross Traktor? Dlaczego ja nie widzę swoich przeciwników, oni mnie widzą? Tak się nie robi! Gdzie oni są? Halo! Pomocy! Zero! Znikąd pomocy! Luchs mnie nawala stamtąd! Gdzie on jest? Dlaczego ja nikogo nie widzę? Dlaczego tak musi być? Locust! Skautuj! Kurde! Luchs z tej strony! Luchs tam z tej strony! Gdzie oni są wszyscy? Dobra, tam jest Lux, ale ja stoję do niego tyłem. No spoko. O, jeszcze wespę, no dobra. Jeszcze artyleria. No i artyleria wykończyła nas. Tak jak mówiłem, tej bitwy już wygrać się nie dało. Niestety, no niestety, a mogła być taka dobra. No cóż, bywa. Bywa. Zagrajmy więc tak troszeczkę dla rozluźnienia Toldim. Toldi. Ech, piękny czołg. Ojejku, ale na tym to będzie taki beznadziejny. Ten czołg nie ma przeładowania, ten czołg nie ma skupiania, ten czołg nie ma pancerza, ten czołg nie ma niczego. On jest taki po prostu beznadziejny. O Boże. Gdybym mógł, to bym go wymienił najlepiej na co innego, ale niestety nie mogę. Mogę go tylko sprzedać, a jednak mimo wszystko, mimo tych wszystkich wad, jest to całkiem ciekawa maszynka, chociaż no mógłby być lepszy. No spójrzcie, no jest przepiękny. To naprawdę mógłby być dobry czołg, ale jest po prostu beznadziejny. No, no ja przepraszam, że ja cię tak obrażam, Toldi, ale no... Naprawdę, no, naprawdę. Toldi ogólnie kojarzy mi się z Toldim, takim małym trolem, to były chyba trole, z Gumisiów, takiej fajnej animowanej bajki, Gumisie, oglądało się, jak się było takim małym berbeciem kiedyś, miało się mniej latek, a teraz już się Gumisiów nie ogląda, teraz już nie ma soku z Gumijadów, teraz został tylko Toldi 3, czyli... Tak naprawdę węgierski czołg na usługach niemieckich w tej grze. No jedź. Przynajmniej troszeczkę szybciej się porusza od tamtego Durbrüschwagena 2. I możemy jechać sobie do miasta. W sumie nie wiem dlaczego jadę do miasta.
Może powinienem pojechać gdzieś indziej, biorąc pod uwagę, że ten BT-7 Artillery, który jest obecnie w mieście, mógłby mnie ściągnąć na strzała. Dwudwójki nie przebije. No, ciężcy ci przeciwnik, ale tutaj bym mógł już pojechać na tych tutaj, te lajty tutaj, o. To są moi przeciwnicy, to są przeciwnicy dla mnie. Z tymi ja się mogę bić i pomogę temu T-127. Ta bitwa już jest skończona. Prorocze słowa, Tomuszku, prorocze słowa. I przepraszam, o kim mówiłem? O Durkbruchswagenie i mówiłem o BT-7, że jak są w mieście, no to nie tam nie powinno być. Jak nam poszło? No nie poszło nam źle. Ale przydałoby się, żeby poszło lepiej, dlatego zagrajmy jeszcze raz. Chcę zbić gwiazdkę na tym czołgu. Ponownie całkiem przyjemne wczytanie, jeżeli chodzi o poziomy, aczkolwiek gorzej, jeżeli chodzi o pojazdy. Panzerów B2 nie przebijemy. Matyldę możemy mieć problem. Są trzy czołgi, które są dla nas groźne. A ja nie mam złotych pocisków na tym pojeździe, które są dwa razy lepsze. No cóż, Janusz. Ale może jednak się uda coś tu ugrać. Dlaczego ja mam 200 pingu? Halo, gro, droga. Co ty tutaj mi uskuteczniasz za dziwne jakieś utrudnienia? Proszę mi oddać mój normalny ping. Pojedziemy sobie lewą stroną, gdyż mamy do niej bliżej, po prostu. To jest jedyny powód, gdyż normalnie bym pojechał na prawo. Aczkolwiek skoro mamy tutaj wolne miejsce, no to pojedźmy sobie tędy. Ktoś nas wesprze? Halo, pomocy? Może ktokolwiek? Przyjaciele? Halo? O, jedzie, T28, dobra. Mamy przyjaciela. To jest w T28, jak się ten pan nazywa? Zibiwoju, przyjacielu, ty mój, tylko ty ze mną pojechałeś. Jak nie będziesz się tak wystawiał jak obecnie, to ja będę twoim pancerzem, ty będziesz moją lufą i będziemy idealnym zespołem. Zibiwoju, poczekaj na mnie, poczekaj Zibiwoju na mnie, ja mam pancerz, ja będę się wystawiał na tych naszych przeciwników. I gdzie są ci przeciwnicy? Halo. Dawaj, Zibiwoj, jedź za mną. Zibiwoj, za mną. Jedziemy ich, spuszujemy tą stronę, okrążymy ich i wygramy całą bitwę. Tak będzie, Zibiwoju, ty mój, tylko bądź ze mną i chwileczkę. Czy my mamy przestrzał na tego pana tutaj? O, mamy! O Boże, jaki mam przestrzał. A ten pan nas nie może przebić. Nie powiem, przyjemna informacja. O kurde. Ale T28, który tam jest, już nas przebić może. Tak samo jak ten Hetzer, który tu jedzie. O nie, to się źle skończy. Jezus, to się źle skończy. No Hetzera to ja myślałem, że przebije brzuszek. Co do mnie bije? Tam jest gdzieś Lux? Dlaczego ja go nie widzę z takiej odległości? Czas się ewakuować. Wiem, że to się źle skończy. A Zibiwoj sobie gdzieś pojechał, zostawił mnie. No w sumie nie dziwię się, jechało chyba 7 czołgów na nas. No. To rzeczywiście, wybrałem zły kierunek. Pojechaliśmy we dwójkę na połowę drużyny przeciwników. No i czym by tu sobie teraz zagrać? A zagrajmy tym. Zagrajmy sobie T-34 chińską. Tu też mamy do zbicia gwiazdkę, więc czemu by nią nie zagrać? No wczytanie mogłoby być lepsze. No mogłoby być lepsze, aczkolwiek nie jest też tak tragicznie. Dostałem informację. Grzegorz Miecugow nie żyje. Nawet nie wiem, kto to jest. Dziękuję telefonie za informację. Gdybym jeszcze tylko wiedział, kto umarł. No. Ejku, bardzo ładny czołg, bardzo ładny, podobuje mi się, śliczny, nawet przyjemnie się nim gra, jeżeli się umie, a ja nie umiem, ale no cóż, to już pomijmy moje lamerstwo i bycie nubem. Ale co to za burze, kto mnie tu strzela, piorunami Zeus, ogarnij się. Dobra. A pojedźmy tutaj, zobaczmy, co tutaj nas spotka na tej stronie mapy. Tu, 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 tu
Równie. Mamy tu naszych przyjaciół, Panzerza 4H, mamy AMX-a, LCBisa, jeszcze KW2, panie, panie, my tu mamy takie wsparcie, że my tu musimy wygrać. Nie wiem, gdzie ten AMX jedzie, ale ja bym sobie zajął się tym Leopardem z chęcią. Tutaj, o, bo tak agresywnie wyjeżdżał. Dlaczego ten pan się nie cofa? Przecież on ode mnie obrywa. No, już się cofnął. Dobra, tam jest STRV. Ale chyba nadal na tego Leoparda mogę się wystawić, czy nie mogę? Nie mam opuszczania. Dokończę go. Dobra, Leopard skończony. I teraz cofamy się, bo tu jest KW2 przeciwników. A my możemy się cofnąć i strzeliwać tych, co są tam, prawda? Możemy, czy nie możemy? Jak to z tym będzie ostrzałem? Nie możemy. Nie, nie możemy. Nie możemy, to jest przykre, to jest naprawdę przykre. Ale chyba, że się postaramy jakoś i objedziemy tutaj na przykład z tej strony ich. Może uda się coś zrobić ciekawego tym manewrem. Widzimy, że tu jest ich AMX. Tu jest KW1 gdzieś, która próbuje okrążyć naszych. Powinniśmy się nią zająć. Czy my mamy plecy czyste? Mamy plecy czyste, możemy się nią zajmować. Podjedźmy sobie tutaj, o. Nie spodziewa się. Uderzenia z tyłu. Nie, odbiłem się. Jeszcze AMX do mnie naparza. Gin! Dobra, AMX skończony, ale coś dobije jeszcze. Uciekajmy. Uciekaj, uciekaj. Nie mam przestrzału tam. A zaraz będą na mnie zjeżdżać te pojazdy, które są tu na górze, więc muszę jechać tędy i uciec stąd. Pókim żywy, muszę uciec. Mam nadzieję, że mnie nie dorwą. Jadę na terytorium przeciwników. To może być bardzo głupie. I skończyć się tragicznie. Ale może też się skończyć dobrze, jeżeli znajdę na przykład ich artylerię. Oj, nie znalazłem artylerii, znalazłem Hellcata, który mnie wykończył. No i dziękuję bardzo. Do widzenia. Bitwa się skończyła dla mnie. No, plan był dobry, ale, ale szczęście nie dopisało. Na Toadim zeszła właśnie gwiazdka. Okej. Zagrajmy sobie tym. Czymś cięższym troszeczkę. Z dobrą armatą. Znaczy, w sensie z armatą, która ma dobry damage. Troszeczkę gorzej z penetracją, ale nie można mieć wszystkiego, tak, tak. Albo to, no nie można być też zachłannym tą muszką. No wiem, że nie można. Zobaczymy, jak nas wczyta tym czołgiem. Fajnie by było na siódemki. Dziękuję, gro. Dziękuję za wrzucenie na dziewiątki zamiast na siódemki. No i przeanalizujmy, czy my jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić w tej bitwie. No jesteśmy, jak się postaram. Ale biorąc pod uwagę, że nie umiem w to grać, no to możemy już obecnie wyjść, obrazić się i pójść płakać do kąta. Albo spróbować jednak cokolwiek zdziałać w tej bitwie, pomimo moich kiepskich dosyć umiejętności grania w tą produkcję. Tiger Pem, bardzo ładny czołg. Jestem ciekaw, czy mu zmienili. Reload działa, także ma jak Tiger 1. Ponieważ jak grałem Tiger MP, to był beznadziejny ze względu na to, że przeładowywał działo 8 sekund, a Tygrys 1 przeładowywał działo chyba 5 sekund. Więc różnica była. O, ten Tygrysek 1. Bardzo przyjemnie mi się nim grało. Bardzo przyjemny czołg. Może nie jest aż tak opancerzony, jak był w historii. O, jakiś Polak nawet nim jedzie. O, jak miło, no jak miło zobaczyć takie polskie gesty, taka flaga sobie na czołgu. No, proszę bardzo, patriotyzm pełną gębą. Ferdinandy, proszę bardzo, dwa Ferdinandy. Jeden ma grubszą, drugi cieńszą lufę. No, no to panie Ferdku. Ojejku. Przepraszam. Przepraszam, że mi się kichnęło, aczkolwiek nagrywam dźwięk mikrofonowy osobnym programem, więc nie chciałem robić cięcia
ani nic, a za bardzo też jak wyciszyć się nie miałem, więc przepraszam wszystkich, postaram się to ściszyć tak, żeby wam nie wybuchły uszy, no ale jednak prawdopodobnie słychać to będzie. Dobra, póki co na tej stronie nie widać nic takiego groźnego, oprócz tej WZ-y. Ta WZ-a jest tylko groźna, Pantera i STRV są dla nas przebijalne. Tylko, że my dla nich też, tylko żeby ta WZ-a w nas nie pierdyknęła. O, proszę bardzo, to był dopiero strzał mistrzów. To był strzał mistrzów, po prostu odbił się od nas przeciwnik, a my jeszcze w niego trafiliśmy. Pantero, ty nie wiesz, z kim igrasz. Grasz z KW-3, które... No może jednak cofnijmy się, skoro nie możemy przestrzelić tam na nią. Kurde, Pantero. Dobra, ja nic nie chciałem powiedzieć. Ta Pantera nas zgnoi. Przebija nas prosto w wieżę, która jest opancerzona. I to jest przykre. To jest tak przykre, jak tylko przykre być może. Ale jedzie Ferdinand. Ferdinand puszuje, puszuje na nią. To my razem z IS-em spuszymy tą WZ-tę. Na szczęście wiem, gdzie ją strzelić, tak żeby ją przebić. Dobra, jedziemy. Dawaj, IS. IS, Isek. Isek, jedziemy. Jedziemy, wystawiaj się. Wystawiaj się pierwszy. No, no dawaj. No i IS. Serio, Tiger musi się poświęcić. Ja się poświęcił. Nawet IS-3 nie umie trafić w tą WZ-tę tak, żeby przebić ją, no. Ja nie wiem, co to jest za gra. Jeszcze gorsze od to muszka, no. Czy tak w ogóle można? Czy tak się w ogóle da? 3, 2, 1. Nie probił. Ciekawe. Interesujący zbieg... jeszcze raz. Interesujący bieg wydarzeń. Jesteśmy sami. Na dużo czołgów. I chyba kończymy właśnie nasz żywot. 3, 2, no, no, no i się spaliliśmy i Panterka nas skończyła. Powiem tak. Gdyby IS-3 i Tiger 1 dłużej wytrzymali, ja nie byłbym tam sam, to mogłyby być nawet dobre. Ale że się potoczyło jak się potoczyło, no to ja nic na to nie poradzę. Jedyne co mogę w tym momencie zrobić, to zakończyć ten materiał, gdyż trwa już ponad 20 minut. Tak więc dziękuję wszystkim za uwagę, trzymajcie się i cześć.